Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 10. Kafe Muza. Andrzej Zieliński, witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielne przedpołudnie. Nie jestem sam, bo razem z nami jest wyjątkowy gość, który przybył do studia z wyjątkowej okazji. Urodziła się w Kłodzku, ale uznawana jest za rodowitą warszawiankę. Skończyła klasyczne skrzypce, ale śpiewa jazz. Pochodzi z muzycznego rodu, ale nie boi się zarzutów o nepotyzm. Kocham muzykę południa, ale równie dobrze czuję się w Szymanowskim i w Lutosławskim. Pani Dorota Miśkiewicz jest dzisiaj gościem Dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Okazja, tak jak wspomniałem, jest wyjątkowa, bo za kilka dni pani Miśkiewicz obchodzić będzie okrągłe urodziny i dziś będziemy razem świętować w Dwójce. Proszę przyjąć przedwczesne, a czy najbardziej życzliwe oraz serdeczne życzenia pomyślności od całej redakcji programu Drugiego Polskiego Radia oraz od wszystkich naszych słuchaczy. Dużo zdrowia i dużo miłości do muzyki. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że Dwójka pamiętała o tych moich okrągłych urodzinach. Jestem tym faktem bardzo wzruszona i szczęśliwa, że mogę tutaj być i tutaj rozpocząć świętowanie. Tak, tu rozpoczynamy trochę przed czasem, ale z przytupem będzie, bo będzie dużo życzeń, skoro urodziny. Nie zamierzam długo świętować w tym roku. Skoro okrągła rocznica, to można. Będzie też dużo muzyki. Stałym moim zwyczajem w podobnych audycjach jest sięganie do archiwu Polskiego Radia, wyszukiwanie cymeliów na temat danego artysty. W pani przypadku zaczynamy od pierwszego nagrania, jakie udało mi się znaleźć właśnie z pani nazwiskiem i imieniem w metryczce. 1994 rok, kwiecień. Zatem Dorota Miśkiewicz miała wówczas 20 lat. No właśnie, Wasowski Przybora, dla ciebie jestem sobą. My bardzo dyskutowaliśmy o tym nagraniu, proszę państwa, bo ten głos trochę się różni, Doroty Miśkiewicz, od tego, jak dzisiaj śpiewa. Pamięta pani okoliczności tego nagrania? Bo ja nie wiem nic, oprócz składu i tytułu. Skupiłam się, szczerze mówiąc, na artykulacji swojej, na tym, jak pięknie wtedy wymawiałam szy i ży, bardziej w stronę szy i ży. Jeszcze to było przed wizytą u logopedki i to, jak bardzo musiałam podkreślać niektóre sylaby, żeby wydawało mi się, że będzie bardziej jazzowo. No to człowiek się zmienia, jak słychać. Urocze nagranie. Tak, urocze ale teraz muszę się skupić na tym, kiedy to było, jak to było. Na pewno to było nagranie radiowe, pierwsze moje nagranie radiowe tutaj w S3 i ono wiązało się z tym, że o ile dobrze pamiętam, że dostałam drugą nagrodę na festiwalu wokalistów w Zamościu. I to była taka nagroda radia, o ile dobrze pamiętam, że te osoby, które tam stanęły na podium, mogły sobie tutaj nagrać kilka piosenek, więc to było dla nas, wtedy młodych wokalistów, coś nieprawdopodobnego, bo to był pierwszy kontakt z mikrofonem, ze słuchawkami. No i przy okazji jeszcze pamiętam, że była sytuacja, że Jerzy Siemasz dopisał też angielskie słowa do tego utworu i jeszcze powstała również wersja po angielsku. No, ale nie każdy nagrywa od razu z takim składem. No, na saksofonie to powiedzmy, jak tam grał. No to tata, tak. Rozpoznałam Henry Miśkiewicz. Henryk Miśkiewicz, Andrzej Jagodziński za fortepianem, Zbigniew Wegehaupt na kontrabasie. Michał Miśkiewicz na perkusji. Nagrywała pani wówczas z bratem. A tego nie pamiętałam, że to był taki skład. Czyli dla niego też to pomogło być jedna z pierwszych radiowych takich studyjnych nagrań. No na pewno. Ale skoro powiedzieliśmy, zaczęliśmy od pana Henryka Miśkiewicza, to może teraz oddajmy Nestorowi Rotu głos. Urodzinowe życzenia od pana Henryka. Dorotko, na początek życzę ci zdrowia, zwłaszcza teraz na zbliżającą się trawę z Brazylijczykami. Bardzo ważne. A następnie, idąc tropem piosenek, które śpiewasz, życzę ci, żebyś mogła nucić i gwizdać sobie jak najdłużej w różnych zresztą tonacjach. Żebyś miała zawsze możliwość zjedzenia tuńczyka czy daktyli. Żebyś była szczęśliwa, no bo lubisz, budząc się i zasypiać z bliską osobą. A poza czasem doktoryzuj się, a będziesz miała spokojne życie. Pozdrawiam.
Widzę, że tata się bardzo przygotował do tych rzeczy. Bardzo kreatywnie podeszli do wszystkie, wszystkie możliwe tytuły moich piosenek zostały zacytowane w tych życzeniach. Bardzo dziękuję. No widzę, że tutaj zapytać. Za mało chusteczek wzięłam już. Już to czuję. Chciałam zapytać, ile piosenek znalazło się w tych życzeniach? O, nie liczyłam, ale bardzo, bardzo dużo. Wręcz zaskakująco dużo. Państwo też będą mieli okazję złożyć życzenia naszemu gościowi Dorocie Miśkiewicz. Mogą państwo też zadawać pytania. W końcu jesteśmy na żywo i w stereo. Nasz numer to 22 645 22 22 22 645 22 22. A skoro już rozpoczęliśmy od tematu pani taty i rodziny, to mogła pani opowiedzieć o tym domu rodzinnym. W końcu wychowała się tam dwójka fantastycznych muzyków, nie licząc oczywiście taty. Jak to się dzieje? Jakie to było otoczenie, w którym się znaleźliście? Na pewno to było takie otoczenie muzyczne i my sobie nie wyobrażaliśmy z bratem, że w ogóle niby wiedzieliśmy, że są inne zawody, ale jednak nie wyobrażaliśmy sobie, że my byśmy mogli je wykonywać. Pamiętam egzamin do szkoły muzycznej, że ja, to było oczywiste, że ja muszę zdać, że to co będzie, jeśli ja nie zdam. No to... Ale to była presja? Bo tak to ale moja, brzmi. Wewnętrzna, dlatego że nas w domu nikt nie... Ale już potem, jak już byłam w szkole, to troszeczkę rodzice tam musieli pilnować, żeby ćwiczyć na skrzypcach, jak mi się nie chciało. Ale my zawsze chcieliśmy być muzykami i zawsze chcieliśmy grać i lubiliśmy słuchać muzyki. Jak jeździliśmy na wakacje, to zabieraliśmy ze sobą tak zwany kombajn, czyli ten magnetofon kasetowy z dwoma głośnikami. On zajmował całą tylną szybę w samochodzie i baterii. Cały zapas braliśmy, żeby starczyło nam do słuchania muzyki w samochodzie, choćby to była jak najdalsza droga, jak najdłuższa. I my uwielbialiśmy słuchać tego, co nam tata przywoził. Lubiliśmy te inspiracje, które w domu mieliśmy. Nie byliśmy takimi dziećmi, które nie będziemy tego jazzu słuchać, bo my będziemy słuchać jakiejś tam muzyki, którą słuchają nasi rówieśnicy. Nie, my po prostu to szczerze lubiliśmy. I ja się wręcz dziwiłam, że moi rówieśnicy nie słuchają jazzu w szkole podstawowej. No, ale w muzycznej podstawowej. W muzycznej podstawowej. Może rodzice akurat słuchali czegoś innego. No zapewne. Pewnie Brahmsa. Może. Mam nadzieję, że pani się nie obrazi za to, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że w tym nagraniu, którego słuchaliśmy na samym początku, oprócz tego logopedycznych rzeczy, było też słychać pewne inspiracje panią Ewą B. W niektórych frazach, w niektórych zaśpiewach. Tego dzisiaj już nie słychać, ale wówczas w kilku sekundach usłyszałam właśnie taką inspirację. Czy to prawda, czy to fałsz? Muszę się przyznać, że Ewa Bem mnie przygotowała, do tego właśnie nagrania mnie przygotowywała. Ja do niej poszłam na kilka spotkań, bo byłam tak przejęta tym nagraniem, że po prostu siedziała ze mną i powtarzała frazy, żeby to nagranie dobrze wyszło. Ale oprócz tego ja zawsze uwielbiałam Ewę Bem i to faktycznie była moja wielka inspiracja na początku i nadal uważam, że jest to wielka wokalistka, która śpiewa jak nikt inny. Tak, jak nikt inny też potrafi nawiązać kontakt z publicznością. Pani też związała się na kilka lat z panią Ewą Bem i mam bardzo dobry przykład na tę współpracę. 2002 rok, 21 lat temu tak pani śpiewałyście w Filharmonii Narodowej. To było chyba więcej niż chórki, tak mi się wydaje. Ja w ogóle nie pamiętam, szczerze mówiąc, tego konkretnego koncertu i słyszę, że był tylko mój głos, czyli... Nie, to tylko w chórkach była pani. Tak, właśnie, to się tak zdarzało. Ale to w ogóle były piękne czasy, że można było śpiewać z Ewą i właśnie się sklejać z tym jej głosem. Ona dawała tyle swobody, jeżeli chodzi o śpiewanie chórków. Wydawało mi się, też była taką perfekcjonistką, jeżeli chodzi o cały zespół i granie. To też się dawało odczuwać? Takie wejście na estradę w pełnej parze? No, na pewno była entuzjastką, taką, że zawsze jak się wchodziło na scenę, to się czuło jakiś taki power.
pozytywną jej energię, nigdy nie gasnącą, niezależnie od tego, jaka ta publiczność była, czy trzeba było ją rozruszać, czy też już była rozruszana. Zawsze było pozytywnie i zawsze było wielkie szczęście po zejściu ze sceny. Niestety pani Ewa B., mimo oczywistych chęci, nie mogła się ze mną połączyć, żeby złożyć pani życzenia. Wysyłamy moc miłości i dobrych myśli do pierwszej damy polskiego jazzu. Ale udało mi się połączyć z równie istotną w pani życiu osobą, która była od samego początku i która też występowała podczas tego koncertu. Ta osoba siedziała za fortepianem. Dorota Mieszkiewicz, tak jak cała rodzina Mieszkiewiczów, wybitnie utalentowana muzycznie. W jej przypadku można by nawet użyć sformułowania wielotalentowość, ponieważ jest dyplomowaną skrzypaczką, kompozytorką, autorką tekstów, a przede wszystkim wokalistką jazzową, gruntownie wykształconą i profesjonalną w każdym calu. Ja szczególnie cenię próby czy dokonania kompozytorskie Doroty, które są bardzo oryginalne, niepodobne do niczego i mają swój własny, specyficzny charakter, co u wokalistów nie jest częstą cechą. Także Dorotko, aż trudno uwierzyć, że piątka pojawiła się z przodu, ale życzę dalszych owocnych lat projektów i może gdzieś spotkamy się na trasie, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku w Kanadzie, co bardzo miło wspominam. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. No, naprawdę po czymś takim to muszę się napić wody z tego dwójkowego kubeczka. Ale w Kanadzie to musiało być ciekawe spotkanie. Bardzo, bardzo było przyjemne. W ogóle z Andrzejem zawsze są takie miłe spotkania. W ogóle się dowiedziałam, nie wiedziałam, że Andrzej Jagodziński. Tak, przepraszam. Nie wiedziałam, że on ceni moje dokonania kompozytorskie. To się teraz dowiedziałam. A no właśnie, skoro już uderzyliśmy w stół, to się nożyce odezwą. Postanowiłem zatem sprawdzić, słuchając życzeń pana Andrzeja, która z pani kompozycji jako pierwsza została nagrana przez Polskie Radio. I to nie było wcale bardzo długo po czasie, w którym pani nagrywała po raz pierwszy w 94, bo już rok później pani kompozycja została zarejestrowana przez wścibskie mikrofony Polskiego Radia. Utwór Friend, Dorota Mieszkiewicz, 1995 rok. To pani też grała na skrzypcach na samym początku? Tak, to ja grałam. Tata pisał aranż. Tata mnie zawsze zachęcał, żebym grała więcej na skrzypcach, więc być może ten cały refren właśnie nastąpił jako wstęp również dodatkowo, żebym mogła zaprezentować swoje umiejętności skrzypaczki, tak, wiolinistyczne. Trochę zaciekawi mnie też zespół, który wystąpił, a mianowicie jego nazwa Klan Klanów, tak to się nazywało. Tak, o Boże, ja tego na pewno nie wymyśliłam. Zacząłem sprawdzać ten zespół. Pamiętam, że Wojtek grał na fortepianie. I Robert Majewski na trąbce, to pewnie dlatego. Na początku wpisałem to w wyszukiwarkę i wyszedł mi oczywiście serial Klan, ale to nic nie miało do czynienia z tym zespołem. No i popatrzyłem na nazwiska muzyków i oczywiście okazało się dwóch Nestorów, Henryk Majewski i jego dwóch synów, Robert i Wojciech oraz Henryk Miśkiewicz i pani razem z Michałem Miśkiewiczem. Tak, chyba to był w ogóle taki pomysł właśnie, żeby połączyć rodziny. Tak, to był taki pomysł, który wyszedł zresztą z radia. Domyślam się, że to był Jan Borkowski, który możliwe, to wymyślił. Możliwe. Tak. A lubicie tak rodzinnie grać w gronie Miśkiewiczów? Zawsze lubiliśmy ze sobą grać, chociaż to gramy trochę inną muzykę, ale dobrze się czujemy ze sobą i mam wrażenie to samo poczucie czasu. I kiedy nagraliśmy płytę Nasza Miłość, to zresztą to był mój pomysł właśnie, żebyśmy się wszyscy spotkali na tej płycie, wreszcie, na całej tej płycie. I kiedy gramy koncerty z tą płytą, no to jesteśmy, myślę, wszyscy szczęśliwi bardzo. 22 645 22 22 to nasz numer do studia. Dorota Miśkiewicz jest gościem audycji Kafe Muza. Jeżeli chcieli państwo zadać wokalistce jazzowej, skrzypaczce klasycznej i nie tylko pytanie, proszę do nas dzwonić. 22 645 22 22. A z okazji pani urodzin do dwójki dzwoniło wiele zacnych i wybitnych postaci ze świata jazzu. Oto kolejne życzenia, oto kolejny mistrz. Witaj, Dorotko. Kończysz pół wieku. To nie byle co.
No i prawie tyle samo się znamy. W każdym razie na pewno byłem świadkiem twojego startu do wielkiej kariery. Graliśmy wtedy razem. To był również mój start z projektem klasyków polskich przerabianych przez nas na jazzowo. Osiągnęłaś już no, bardzo wiele, no, ale chciałbym ci życzyć, by ciągle było ci za mało. Żebyś dążyła do celów szczytnych, tak jak robisz to do tej pory. Czasami trzeba być bezkompromisowym, żeby coś osiągnąć, ale myślę, że ty o tym wszystkim doskonale wiesz. Żebyś wszystkie przeszkody, które na drodze do osiągnięcia swojego celu będziesz musiała pokonać, były tylko stopniami właśnie na tej drodze do osiągnięcia tego celu. Życzę ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Oprócz tego, jak zwykle, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Baw się zdrowo. Tego ci życzę ja, Włodek Nachorny. No i się wydało, który to okrągły jubileusz. Już wcześniej chyba też było. Tak. No, Włodziu bardzo kochany i to faktycznie postać, która dzięki której zaczęłam, znaczy ja wiedziałam, że będę śpiewać, ale on tak mnie bardzo profesjonalnie potraktował, zatrudnił mnie do swojego zespołu, jeździliśmy na koncerty, występowałam na jego płytach, pierwsze festiwale, więc Włodziu, bardzo ci też za to dziękuję. Wydawało mi się właśnie, że ta współpraca z panem Włodzimierzem Nachornym to był ten pierwszy taki profesjonalny impuls w pani karierze, jeżeli chodzi o właśnie nagrywanie Szymanowskiego, Chopina również. Tak, Szymanowski był pierwszy, potem Chopin, jeszcze był Karłowicz. To była duża dla mnie szkoła, bo musiałam się poruszać często w takich materiach muzycznych, w których wydawało mi się, że nie umiem się poruszać, ale tutaj lider był bezlitosny i nakazał pewne rzeczy, które musiałam wykonać i okazało się, że słusznie, że był bezlitosny, że, bo jednak okazało się, że umiem. To może choć we fragmencie pani głos w muzyce Chopina i Nachornego. Droga Dorotko, po pierwsze strasznie miło jak zwykle mi się z tobą kontaktować, a co dopiero mówić o takiej wspaniałej okazji. Oczywiście składam ci najserdeczniejsze życzenia, żebyś doczekała co najmniej dwa razy tyle, jeśli o bieg chodzi, no i żebyśmy się jak najczęściej spotykali, niekoniecznie na schodach, ale również na scenie. Trzymaj się. To był oczywiście Jan Ptaszyn Wróblewski. Tak, cudowny Jan Ptaszyn, z którym miałam przyjemność też pracować przy takim projekcie Brazylia. Nie doczekał się nagrania, ale za to doczekał się nagrania chyba radiowego i telewizyjnego, bo to gdzieś jest w annałach. On wyczuł tę moją miłość do muzyki brazylijskiej. Za chwilę tego wrócimy. Razem z nami jest jeszcze słuchacz, pan Robert. Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Andrzeju. Pozdrawiam gościnię, panią Dorotę Miśkiewicz. Bardzo miło. Dzień dobry. Także przychylam się do życzeń na urodziny zbliżające się. Dziękuję. Jestem pani rówieśnikiem. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. To również panu życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Kiedy pan miał urodziny? Ja miałem 22 lutego. A, no to spóźnione, ale jak najbardziej szczere. Ale szczere. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś pytanie, czy tylko tak. Życzenia? To tak. Zapraszam. Pragnę zapytać pani Doroto o ulubione sceny muzyczne, na jakich pani występowała, bądź może chciałaby wystąpić. A drugie pytanie dotyczy tego nurtu jazzowego. Zespół Miłość, Klub Mózg. Co pani sądzi o tym nurcie? Jeżeli chodzi o sceny, to oczywiście wszystkie te piękne sale, które teraz się wybudowały stosunkowo niedawno, czyli NOSPR, który ma niesamowitą atmosferę i taką
to są sceny, na które się wchodzi i jest taki rodzaj podniosłości. Takiego mam wrażenie, że się trochę samo śpiewa. To jest też NFM oczywiście. To jest Filharmonia w Szczecinie. Boję się, że pominę jakąś... To ryzykowna gra. Tak, ale muszę jeszcze wymienić też kilka takich miejsc mniejszych. No jest też teraz wspaniały klub Jasmine jazzowy w Warszawie, w którym się świetnie gra. Ale też te starsze kluby, na przykład Blue Note w Poznaniu, który teraz się remontuje i mam nadzieję, że nadal będzie się w nim dobrze grało. Czyli te Jazz Café w Łomiankach, w którym już od dawna nie ma koncertów, ale w którym regularnie obchodziłam urodziny właśnie koncertową, więc muszę to wymienić. I trudno jest w ogóle porównać takie sale, na przykład sale NFM-u z małym klubem. I tu gra się wspaniale, choć zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o scenę jazzową. Ja lubię to środowisko i lubię taki rodzaj fermentu, który chłopaki głównie z Gdańska, z Pomorza sieją. To są fajne osobowości. I chociaż wydawałoby się, że żyjemy troszeczkę na osobnych wyspach, może ja jestem bardziej postrzegana jako strażniczka tradycji, to jednak coś mnie kręci właśnie w takim burzeniu granic. Ostatnio Tymon Tymański mi mówił, że Simple Acoustic Trio, czyli trio też pani brata, z Marcinem Wasilewskim, zaczynało właśnie od sceny jazzowej i potem przeszło do Tomasza Stańki i zmieniło ten. Ale to... Nie wiem, czy oni zaczynali od sceny jazzowej, ja tego tak nie pamiętam. No, na pewno... Chodziło o tą energię taką właśnie bardziej. Bo to chodzi może po prostu o taką młodzieżową, młodzieńczą energię. Może tak. To o to może chodzi. To na tym polega ta scena tak naprawdę, na tym młodzieńczym buncie. Jest jeszcze z nami pani Krystyna z Wrocławia. Halo, halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Chciałam zapytać panią o taką rzecz. Jaka jest różnica między wariacjami, które właśnie są twórczością kompozytorów na przykład klasycznych, a improwizacją, która występuje w jazzie. Chcę też powiedzieć pani, że czasem, bo byłam bardzo często i chętnie chodziłam do hybryd i słuchałam pani Ewy Bem. I od tego młodego okresu przeszłam do fascynacji muzyką klasyczną, ale na pewno jest to wielkie, powiedziałabym, osiągnięcie, stworzenie właściwie takiego dzieła, którego mistrzem jest, którego właśnie przykładem jest mistrz. Jak wygląda w jazzie właśnie ta konstrukcja, czy to jest tematu, czy to jest z wewnętrznego jakiegoś impulsu muzyka, która płynie dla nas słuchaczy i wprowadza z taką, powiedziałabym, wibrację organizm. To jest moje pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie. Nie chciałabym tutaj rozwodzić się za długo na temat improwizacji, ale na pewno w jazzie ważna jest forma, bo w ogóle improwizacje są też różne. Jest improwizacja na formie, czyli jeżeli mamy temat jazzowy, który ma załóżmy, nie wiem, 32 takty i w każdym takcie są jakieś akordy i my musimy się trzymać tych akordów i śpiewać czy grać melodie, które będą pasowały do akordów i zmieszczą się w tych 32 taktach, które oczywiście możemy powtarzać ten cykl 32-taktowy wielokrotnie i to jest taka klasyczna improwizacja w standardach jazzowych, ale jest też improwizacja free, kiedy właściwie nie ma nic i po prostu musimy zacząć coś grać, śpiewać, kreować tu i teraz bez żadnej podstawy harmonicznej, bez niczego, po prostu słuchając siebie nawzajem. No, na pewno też tutaj ważna jest ta energia, o której przed chwilą rozmawialiśmy, że ta energia, z której bierze się improwizacja, to jest jakiś rodzaj spontaniczności, braku strachu, żeby właśnie odważać się, może przekraczać czasami jakieś granice, może nawet dla siebie te granice, żeby je przekraczać i próbować skakać do jakiejś głębokiej wody, a potem jakoś pływać. Jest jeszcze jeden telefon, pan Piotr z Makowa-Podhalańskiego. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim składam pani Dorocie najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.
I chcę też powiedzieć, że jestem wielkim fanem dokonań artystycznych całej rodziny Miśkiewiczów. Bardzo dziękuję. A moje pytanie jest proste. Chciałem spytać, która z wielkich amerykańskich jazzowych wokalistek jest pani najbliższa? Muszę powiedzieć, że im jestem starsza, tym trudniej jest mi na to pytanie odpowiedzieć. I tak jak kiedyś być może powiedziałabym, że jest to Billie Holiday. Potem bym powiedziała, że Carmen McRae. Potem, że Shirley Horn. Teraz jest dużo wspaniałych też młodych wokalistek, które naprawdę świetnie śpiewają. Więc jest to coraz trudniejsze. Mi się coraz więcej wokalistek podoba. I wokalistów, i w ogóle muzyków. Rozszerza mi się taka, ja wiem, tolerancja w ogóle na muzykę. A nie z amerykańskich wokalistek? No to Ewa Bem oczywiście. A nie z polskich i nie z amerykańskich wokalistek? Jest no chyba taka jedna wyjątkowa, którą pani bardzo polubiła. Ale z takich żyjących czy nie żyjących? Teraz taki quiz. Kogo lubię? No dobrze, to może inaczej. Proszę sobie przypomnieć, kogo lubię. To może trochę inaczej, bo zaczęliśmy pewien wątek, który porzuciliśmy przy Janie Ptaszynie Wróblewskim, bo wydaje mi się, że to, co was połączyło, to właśnie taka miłość do południa. Pan Ptaszyn pisał takie utwory jak Bossa Nostra chociażby, do południowych rytmów. Czy jak narodziła się ta miłość do samp u pani? Nie wiem, zupełnie nie wiem. Razem te płyty, które tata przywoził, były jedne bardziej jazzowe, inne takie bardziej jazzrockowe, to się wtedy nazywało, a niektóre to były płyty z bossanowami. Była Astrud Gilberto, to była jedna z pierwszych płyt, potem był Sergio Mendes, takich przywożonych przez tatę, brazylijskich. I ja od razu poczułam, że to jest coś, co mi się bardzo podoba. Ten rodzaj pulsacji, ten rodzaj prowadzenia melodii, harmonia, która jest dosyć zaawansowana w muzyce brazylijskiej. I tak stopniowo coraz bardziej wprowadzam w życie te swoje brazylijskie pomysły. Ta miłość rodziła się stopniowo, aż w pewnym momencie doszło do spotkania jednej pani o imieniu Cezaria. Piękny duet. Dorota Miśkiewicz i Cezaria Jawora. 2016 rok. No jaka jest historia tej znajomości? No, nagle dostałam telefon, że mogę zaśpiewać Cezarią Eworą i co ja na to. Więc jakby długo się nie zastanawiałam. To był pomysł wtedy w wytwórni fonograficznej, w której byłam i wspaniałej Joanny Gajewskiej, która wtedy mnie bardzo wspierała. No cóż, przyjechało nagranie. Taśma matka przyjechała, tak. Weszliśmy do studia, zresztą też tutaj na Woronicza, kawałek dalej, do studia na Woronicza, też studia radiowego. I nagrałam w miejscu wyznaczonym dla mnie. Nie było możliwości negocjacji tonacji, ani w ogóle żadnych negocjacji. Nisko było. Dzisiaj byłoby mi troszeczkę łatwiej, bo głos się obniża, tak jak rozmawialiśmy poza anteną. To jest piękne, że mamy okazję spotykać ludzi, bo wtedy się akurat nie spotkałyśmy z Cezarią. Wszystko odbyło się zdalnie. Tak. Ale ona potem przyjechała na dwa koncerty. Zrobiłyśmy sobie sesję zdjęciową. Nagrałyśmy teledysk i ja na tych koncertach jej wystąpiłam. Więc to była taka znajomość krótka, ale znajomość, którą bardzo na pewno przeżywałam. Tak, w tej muzyce południa ten taki charakter, taki indywidualizm jest bardzo istotny i pani Cezaria ma to w 100% w tej muzyce jest to słyszalne, ten jej zaśpiew, ten jej głos. Tak, bardzo duża indywidualność, taka prawdziwość, ale też rytmicznie to jest wszystko takie, wydawałoby się, że proste, bo to są proste piosenki, ale tak inne, to jest inna kultura rytmu, że ja mimo, że nawet potrafię zaśpiewać najtrudniejsze rzeczy i metrycznie, i naprawdę lubię skomplikowaną muzykę, to tak jak byłam tam na koncertach, jak nie zaczynałam liczyć od raz,
to wiedziałam, że ja nie mogę wejść w trakcie, bo po prostu mi się to raz przestawi i wejdę źle. Więc musiałam zaczynać od nabicia, musiałam sobie liczyć od samego początku, żeby wiedzieć właśnie, gdzie jest raz. Myślę, że też znaleźć się raz w muzyce karnatyckiej jest też trudno. No, będę próbować. Pani tata Henryk Miśkiewicz wspomniał już o tajemniczych Brazylijczykach w swoich życzeniach, że szykuje się trasa. Czy mogłaby pani o niej chwilę powiedzieć? Też o nowym albumie i albumie, który nagrywała pani chyba w Rio de Janeiro, jeżeli się nie mylę. Tak jest. Można powiedzieć, że sobie robię taki prezent urodzinowy i z okazji moich urodzin wyjdzie płyta Bons Amigos, nagrana z brazylijskim gitarzystą Toninho Hortą. I również tam gra Armando Marsal na instrumentach perkusyjnych i Michael Pipokinia na gitarze basowej oraz Bodek Jankę na perkusji. Właśnie, świetny perkusista. Tak, no oni są wszyscy świetni, to jest absolutnie. Czyli ja tu nikomu nie umniejszałam, ale moje serce zawsze jest blisko Polaków. Z Polakami, oczywiście. I to są piosenki tego Toninho Horty w większości częściowo moje. Płyta nagrana w Rio de Janeiro, ale jeszcze przed pandemią, więc naprawdę ten prezent długo czekał. Może tak miało być, żeby się ukazał na moje 50. urodziny, więc już 8 września jest premiera tej płyty, a 14 września rozpoczyna się trasa koncertowa, na którą przyjadą muzycy z Brazylii, więc to jest naprawdę dla mnie wielkie wydarzenie i bardzo to przeżywam. Nie wiem, czy mamy czas, żeby też powiedzieć, jakie miasta. Proszę mówić, jesteśmy otwarci na informacje. Radio ma też informować, nie tylko bawić i uczyć. To ja w takim razie poinformuję z przyjemnością, że 14 właśnie rozpoczynamy na Siesta Festiwalu w Gdańsku. 14 września, 15 gramy w Kaliszu, 16 w Łomiankach, 17 w Rzeszowie, 19 w Warszawie w klubie MOXO, potem 20-21 to jest Teatr Stary w Lublinie, 22 Piła, 23 września Kielce, Festiwal Memorial to Miles i 24 w Poznaniu, w Blue Note, o którym już wspominałam. Oraz w moim NFM-ie, mówię moim, bo już od jakiegoś czasu uczę we Wrocławiu, zakończymy trasę 25 września we wrocławskim NFM-ie. Ja tylko poinformuję państwa, że te płyty, o której mówimy, płytę na okrągłe urodziny Doroty Miśkiewicz, będzie można też u nas otrzymać w programie Drugim Polskiego Radia. Będzie płytą tygodnia od najbliższego poniedziałku. To co, może próbka tego, jak sobie nuciliście i gwizdaliście. Za nami fragment płyty Bons Amigos, która będzie płytą tygodnia najbliższego poniedziałku. W dwójce będzie można ją u nas wygrać. To trasa przed nami, jak już powiedzieliśmy, od 14, dwa dni po pani urodzinach, a ja myślami wrócę do innej trasy i do innej miłości, do fortepianu. Jak to się narodziło? Piano.pl. Tak. To był jedna z głośniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o takie duże trasy koncertowe, bardzo szeroko opisywana przez magazyny jazzowe. No, ten projekt był po prostu bardzo duży, bo kiedy zastanawiałam się, jaką bym miała nagrać płytę, to właśnie taki pomysł mi przyszedł do głowy, że przecież mamy tylu wspaniałych polskich pianistów jazzowych i jak to by było wspaniale ich wszystkich zgromadzić na jednej płycie. Potem się okazało, że może na jednej scenie, że będzie to płyta live. I to się udało. Problemem tego projektu było to, że nie wszyscy się zmieścili w czasie, bo mamy zdecydowanie więcej wspaniałych pianistów niż udało się zaprezentować. Ale ten czas, kiedy graliśmy koncerty z piano.pl, bo udało nam się zagrać bardzo wiele koncertów w takich mniejszych składach, ale też udało nam się zagrać kilka w składzie pełnym, czyli to jest no to jest prawie 20 osób na scenie, no kilkanaście, tam jedna pianistka, kilkunastu pianistów. Leszek Możer, Włodzimierz Nachorny, Michał Tokaj, wielu, wielu wspaniałych. Tak jest, Andrzej Jagodziński, Marcin Wasilewski, Krzysztof Herdzin. To jak jesteśmy przy Marcinie Wasilewskim, to on też złożył pani życzenia. Droga Doroto, może Doris bardziej pozwolę sobie trochę mniej oficjalnie, życzę ci wszystkiego najlepszego, tak wspaniałej drogi artystycznej,
jaką do tej pory miałaś. A ta okrągła data grzeczności, nie będę mówił jaka, jest przestaniała, piękna i aż się nie chce wierzyć, kiedy poznaliśmy się w 91 w ławach na warsztatach jazzowych, że teraz ty edukujesz młode pokolenie muzyków jazzowych w Chodzieży. Ten nieubłagany czas tak pięknie płynie i życzę ci wszystkiego najlepszego, abyś dalej tak swingowała, jak swingujesz w muzyce jazzowej. Pozdrawiam serdecznie urodzinowo. Marcin Wasilewski. No, bardzo dziękuję. Same zaskoczenia. Dziękuję. Faktycznie poznaliśmy się bardzo dawno temu, bo właściwie pierwsze moje warsztaty w Puławach, to tam właśnie poznałam Marcina. Nawet wtedy graliśmy razem. On przyszedł na zajęcia do nas, do klasy wokalnej i zastępował wtedy przez chwilę pianistę, który był u nas. Mimo, że był wtedy też uczniem, to tam jeden dzień właśnie zastępował kogoś, kto... To musiał być zdolnym uczniem chyba. No, był ewidentnie wyróżniającym się uczniem. 22 645 22 22 to nasz numer telefonu do studia. Jeżeli chcieli państwo zadać pytanie Dorocie Miśkiewicz, proszę do nas dzwonić. Jest jeszcze szansa może na 1-2 telefony. A skoro był Marcin Wasilewski, no to posłuchajmy tego piano.pl w jego wykonaniu. Rozmawialiśmy o gitarze, rozmawialiśmy o fortepianie, ale jeszcze nie rozmawialiśmy o skrzypcach. Przypomniała sobie pani, co pani grała na dyplomie? Nie przypomniałam sobie. Chyba koncert Prokofiewa, zapewne. Nie pamiętam niestety. Gdzieś mam taśmy. Podobno całkiem nieźle mi to wyszło, ale no, to było naprawdę bardzo dawno i muszę się przyznać, że kiedy skończyłam studia jako skrzypaczka, to od tamtej pory skrzypce przenoszę na coraz wyższą półkę w moim domu, więc coraz rzadziej po nie sięgam. Wiem, no instrumenty smyczkowe nie są proste do takiego czasu, raz na jakiś czas sięgania. Wiem, bo u mnie wisi na ścianie kontrabas, więc nie mogę go wyżej jeszcze. To trzeba zbudować pawlacz cały na kontrabas. Tak. Ale jak to się robi? Jak się kończy studia klasyczne, jednocześnie będąc koncertującą wokalistką jazzową? To nie jest wcale takie proste, no bo gra na skrzypcach i nawet granie tego Prokofiewa wymaga dużo atencji. Jak się to pani udało wówczas? Ćwiczyłam nie tyle, co moi rówieśnicy, bo ja już wiedziałam, że kocham śpiewać i wiedziałam, że to jest moje marzenie być wokalistką. Natomiast ćwiczyłam no, na tyle dużo, żeby dać radę to wszystko wygrać. No i w momencie, ja widzę, że teraz się w ogóle zmieniły czasy, że jak przychodzą do mnie studentki, one mają mało czasu na pracę nad sobą często, bo muszą się same utrzymywać, bo muszą chodzić do pracy jednocześnie. Ja nie miałam tego problemu. Ja wiedziałam, że jestem w domu rodzinnym. Tam mam wikt i opierunek. Mam obiadki przez tatę przygotowane. Wszystko jest wysprzątane. A ja po prostu tylko chodzę do szkoły. Zajmuję się sobą, zajmuję się ćwiczeniem. Jeżeli mam koncerty, no to są tylko koncerty, które są raz na jakiś czas właśnie z Włodzimierzem Nachornym. Ale ja na wszystko wtedy miałam czas po prostu. To zazdrościmy. Rzadki komfort, który no, widać, że rodzice bardzo, bardzo to zadbali. Co wymaga wielkiej pochwały dla pana Henryka i pani Grażyny. Pozdrawiamy tak, serdecznie. Bardzo dziękuję rodzicom i pozdrawiam serdecznie również. Pozdrawiamy i jest razem z nami jeszcze dwoje słuchaczy. Zaczynam od pani Moniki. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim wielkie, wielkie dzięki pani Doroto za pani śpiew, ale też za kulturę śpiewu, za kulturę, której wykonuje pani muzykę, której pani gra, bo teraz o to jest bardzo trudno. Mam wielką przyjemność dzisiejszego ranka, no już nie jest ranek prawie niedzielnego, że trafiłam na tradycyjne spotkanie z panią. Jestem bardzo za to wdzięczna. Rzeczywiście tego, co dla pani jest najistotniejsze, ale przede wszystkim dziękuję. Dziękuję za jazz w najlepszym wydaniu, w takim wydaniu, który daje energię, daje, no cóż,
usprawiedliwia nasze, że tak powiem, patetyczne. I bardzo dziękuję pani. Oczywiście także pozdrowienia dla, jeśli tak mogę się wyrazić, wyrazy wdzięczności dla pani ojca Henryka Miśkiewicza, dla brata jazzowej rodziny, bo to jest też osobna, ale bardzo istotna jakość. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję pani Moniko, dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję za te piękne słowa. Będzie mi się lepiej po nich żyło. Dziękuję. Halo, halo, pan Szymon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani Doroto. Ja chciałem pani złożyć tak samo najserdeczniejsze życzenia z okazji kolejnych 18 urodzin. Pani nawet nie ma pojęcia, co pani zrobiła z tą płytą piano.pl. To znaczy, to była czas pandemii, kiedy ja to, no wiadomo, byliśmy wszyscy pozamykani w domach. Ja przez przypadek któryś utwór, a nie pamiętam już, który teraz utwór, chciałem sobie przypomnieć, ale nie będę zgadywać, zobaczyłem na YouTubie i zapragnąłem mieć tą płytę. Jakimś tam cudem, to wiesz, sklepy były pozamykane, wszystkie te markety duże i jakoś ciężko było ją dostać, ale jakimś tam cudem kupiłem tą płytę. Ten piękny album razem z tym dodatkiem DVD. I ta płyta w moim odtwarzaczu w aucie no to nie była jeden dzień, dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa, to było kilka miesięcy. To było kilka miesięcy i pani nawet nie ma pojęcia, jak ona mi pomogła. No ale to niemalże tak mi pomogła, że moja Jola, która obok mnie teraz siedzi w samochodzie, to była prawie zazdrosna o pani głos. Jeszcze raz bardzo serdeczne życzenia i niech się pani nie zmienia po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To są bardzo ważne słowa, bo one sprawiają, że dla nas artystów, no my czujemy, że to jest ważne, co robimy, że nie tylko samym chlebem człowiek żyje, tak mówiąc pokazuje, prosto. Jak artyści ważni byli podczas pandemii. I jeszcze mamy życzenia dla pani. Droga Doroto, z okazji urodzin życzę ci spokoju, niegasnącego entuzjazmu, zdrowia i szczęśliwie skierowanych drogowskazów. Życzę ci, by tak jak dotychczas twój śpiew nadal przemawiał do ludzi i niósł duchowy przekaz. Byś nadal rozwijała niezwykły dar, jaki niewątpliwie masz. Dar poruszania czułych strun, niuansów i oczywiście feeling. Dar feelingu. Wiedz, że zarówno jako osoba, a także jako artystka, to co robisz i kim jesteś, jest dla ludzi ważne. Śpiewaj nam pięknie i jak najdłużej. Zachwycaj i poruszaj nas swoją muzyką. Oczywiście niech pięknie uda się trasa z Toninio Hortą, która już niebawem. No a przede wszystkim bądź szczęśliwa i spełniona. I niech to wszystko, co teraz powiedziałem, się spełni. Ściskam. Marek Najpierkowski, rzecz jasna. Tak, dziękuję bardzo, Marku, dziękuję. Wy tworzycie od wielu lat taki też kompozytorski duet. Wiele, wiele kompozycji razem stworzyliście i ten duet pani głosu z gitarą jest jednym chyba z bardziej udanych w karierze. No, zresztą ta piosenka, którą już wysłuchaliśmy, piosenka, w której Toninio Horta śpiewa po portugalsku, to jest również piosenka napisana z Markiem. Tak, mamy na swoim wspólnym koncie kilka płyt takich, w których razem pisaliśmy piosenki. Zdarzało się, że po prostu siadaliśmy i te piosenki były wyimprowizowane. Ja śpiewałam, Marek grał i to się potrafiło jakoś zazębić. Więc nawet do niektórych wracam piosenek takich, których nie grywamy na koncertach, z takim zdziwieniem, że to tak właśnie brzmi, bo po latach się zapomina. Bardzo, bardzo lubię te nasze wspólne piosenki. Powoli nasza audycja dobiega końca. Zaczęliśmy od życzeń od rodziny. Na rodzinie muzycznej też skończymy. Chciałem życzyć mojej siostrze Dorocie, żeby zawsze się czuła dobrze. Teraz kończy 50 lat, to się wydaje taka okrągła data, ale żeby się czuła super i za 20 i wiele, wiele więcej. Czyli to że zawodowej tak dobrze jest moja. Jak idzie, jak ostatnio idzie, jest bardzo aktywna w samochodzie, chyba jak nigdy dotąd. Trzymam kciuki za nowy projekt, wrześniową trasę muzyką brazylijską. Bardzo się na to cieszę. Również chciałbym, żeby te
Michał Miśkiewicz, proszę wybaczyć za jakość, ale odległość między nami była tak duża. Pan Michał jest teraz na urlopie, na jednej z wysp. Tak, ale bardzo dziękuję również, że znalazł czas, żeby się połączyć. Dziękujemy bardzo pani za przybycie do studia dwójki, do audycji Kafe Muza. Jeszcze raz, Dorota Miśkiewicz była naszym gościem. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować tobie przede wszystkim, przepraszam panu, bo my tu jesteśmy na antenie, jesteśmy na pan, za tę piękną audycję, bo to naprawdę było wzruszające. Dziękuję. A kończymy pani skrzypcami i głosem połączonym w jednym. Wciąż śniesz. To jest kompozycja Marka Napiórkowskiego, która znalazła się na jego pierwszej płycie, a później znalazła się na pani albumie. Tak? Dziękuję, wzruszyłam się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Andrzej Zieliński.